Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. 17 lipiec, godzina już 21, nim się rozłożyłem, rozpakowałem, przyszykowałem do wieczornego wędkowania. Troszeczkę czasu minęło, przestały akurat te łódki, barki i tym podobne różne tematy sportowodne pływać. Wyczaiłem wczoraj taką miejscóweczkę, tutaj jest taka jakby zatoczka i później po dłuższym czasie namysłu stwierdziłem, że przerzucę zestawy, no i to jednak zaowocowało, więc dlatego dzisiaj pocisnąłem za ciosem i mówię, idę tutaj, będę oblegał tą zatoczkę i nagram kolejny odcinek, bez względu na to, czy coś się tu wydarzy, czy nie, bo chcę sprawdzić po prostu, czy faktycznie dobrze to sobie upatrzyłem. No, także dwa federy już są w wodzie, pinka dendrobena na przemian, biały caster, Sensas 3000 Carpes świeżutko rozrobiony. No i zobaczę. A jakieś niedobitki, jacyś wędkarze chyba to pływają jeszcze. Niech się ta woda troszeczkę uspokoi, zaraz tą zatoczkę tutaj sobie będę nęcił. 5:25. Ten moment w końcu nadejdzie. Idealnie. Coś tam się wyszarpało, ale co to, nie mam pojęcia. Byczek? Szprota, a nie byczek. Szarpał. Pewnie to jest kolejny sumik. Jaki ładny. Ciepło jest, one są słabe. O, bardzo ładny. Około 40 cm. No, nawet może więcej. 40 będzie miał już. Nie tańcz, ziomek. No 40. Tak, mordę szczelił. Mały, ale też. Jednak bliżej ryba siedzi. Bardzo bliżej niż mi się zdawało. Jest kolejny. Nie rzucaj się, nie rzucaj.
dzwoneczki, dzwoneczki i dzwoneczki. Po drugiej stronie towarzystwo, chłopak z dziewczyną i ktoś jeszcze. Siedzą w krzakach. Z tego co zauważyłem, oprócz dzwoneczka mają tą elektroniczną diodę, czujnik. Teraz te dzwoneczki z czujnikami robią. Nie dość, że dzwoni, to jeszcze mruga na czerwono. Co tu się dzieje? Mam dwie ryby na wędcach, o ile tamta się nie wyczepiła. Nie, jeszcze się nie wyczepiła. Dobra, mam was. Ale numer. Patrzcie na to, nie? Tu jest jedna, dawaj ją, podbierak. To mi się podoba. To nie wiem, czy tam mi się gdzieś koszyk nie zaczepił. Nie, dobra. Ale ta tu agresywna była, powiem wam. Jak ona szarpała. No i mam dubla. Pięknie. Nieduże, ale są. No a jednak się zaczepił tam mi koszyk. Dobra, mam go. Dobra, są dwie. Nieduże. Ale fajnie. Dupę wszystko, panie. Ale wchodzę. Dobry znak. Ale jak one się rzucają, to już moje. Tak pieruny rzucają po prostu, że dawno tak dzikich ryb nie miałem w podbieraku. No idziesz tam do domu, czy nie idziesz? Idź mi stąd. Ale one biją. Taki 30-taczek może by miał na następny rok. Nie wiem, taki sportowy. Ale i tak, jak na tą godzinę, to słabo są.
chodź tu. Z jednego miotu. W ogóle to jak one mi się wypinały, to mi wyskakiwały i tutaj w ogóle się zablokowały, nie? Tutaj jest jeden. Coś mi się tu rzucało cały czas. Płyń sobie. A tu jest w ogóle drugi. Kolejny taki. Woda powyżej 20 stopni ma na pewno, bo jak przed chwilą ręce pukałem, to aż się zdziwiłem.